Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Wiedźmina. Jesteśmy tutaj, gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli w lochu. Jest tu parę osób, z którymi mamy do pogadania, między innymi tylko elf i skazaniec. Myślałem, że więcej tutaj jest tych ludzi, bo chyba z każdym nie trzeba gadać. Z elfim skazańcem wiem, że można zagrać w kości, a z tym chyba możemy się pobić, więc... Albo i nie możemy się pobić. No dobra, nieważne. To pogadamy sobie z elfim skazańcem. Zagramy z nim w kości, żeby nam trochę tutaj czasu zleciało. W lochu. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia. Przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Mam swoje, spokojnie. A, tu niewielkie kwoty, więc wygrana nie będzie miała znaczenia, to nie będę wczytywał. Jeśli mi coś nie pójdzie, a na pewno mi nie pójdzie, więc... Dobra, co my mamy? Para czwórek, dobra. On ma... parę trójek. Czyli wygrywam póki co. To ja sobie przerzucę wszystko, co czwórką nie jest. Nie wiem, tam szóstkę. A, niech będzie też. Dobra, było krótkie cięcie. Kliknąłem na jakiś komunikat w dole ekranu i zminimalizował mi grę. Ale jedziemy dalej już. No, nic mi tutaj nie wypadło. Mam nadzieję, że mu trójka nie wyleci. Bo będzie źle. O, przerzucił? No, i tak mu wypadło. O nie, przegrałem. A nie, jeszcze nie. Znaczy, przegrałem rundę. Para jedynek. A on ma parę czwórek. No niech będzie. Dobra, wygra to. Ale o duże pieniądze tutaj nie gramy, więc... Czemu ja mam tylko 400, jak ja miałem... dużo więcej? Piątki mi wpadły tak... w ogóle. No i trudno, 22 przegrane, ale przecież miałem kupę hajsu. Szubrawcy. Król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłucze króliszka gołymi pięściami. Który to? Aaaa! Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić króliszka. Bułka z masłem. No właśnie. I dobrze kojarzyłem, że trzeba się z nim bić. Znaczy trzeba, można. No ale... Dobra, może pieniądze mi po prostu zarekwirowali. To czemu zabrali mi na przykład 1000, a 400 mi zostawili? Nie wiem. No chodź tu. Pobiję ci ryja, zejdę, zatłuc ja szczura i będę wolny. No nie do końca. Zaczynajmy. A się rzucił cwaniaczek. Nawet się gra nie zdążyła wczytać do końca. Oj, nawet mnie trafił, ale tylko raz. Więcej razy już mu się nie uda. A, cicho. No dobra, udało mu się. Dwa razy. To jest wynik, który mogę zaakceptować. No, przydługa animacja końcowa, w ogóle niepotrzebna. Pomiot czarownicy. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Oczywiście. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z króliszkiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. No, mógł iść na króliszka. Ciekawe, czy jakby mu nie wyszło, to wróciłby po mnie, czy nie? Ciekawe. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanału. No i bardzo dobrze. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd?
Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. No ten, jest. Co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. No i się Siemko wysypał. Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nieuszkodzoną. Okay. Zobaczymy, co da się zrobić. No to lecimy. W końcu srebrny miecz. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia. Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha, ma te, no, koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. Dobra, lecimy. Nie ma co czekać. No jednak jest co czekać, bo się musi gra wczytać. No i już. No, jakiś przyjemniaczek. Piękniś. Podobną fryzurę do mojej. Ja mam trochę więcej włosów. No, jakby wszystkie utopcy się tak zachowywały, to by było cudownie. Dobra, bo coś tu mogłem podnieść. Prądki. I ten pan zostawił... No dawaj, wszystko. Dobra, tam jest Zygfryd. Ale zamiast do Zygfryda pójdę najpierw do beczki. Pochodnia. Dobra, dzięki, nie potrzebne. Jakie mam te eliksiry? Jest kółka, ale to są moje. Kot. Kot. Okej, niech kot będzie tak. I zamieć. No dobra, niewiele, ale... Ale zawsze. Kot mi tu chyba nie będzie potrzebny, bo w tych kanałach nie jest aż tak ciemno, z tego co pamiętam. Co ty tu... A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu Płonącej Róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Szkoda, że ten sam cel, bo to ja go muszę zabić, żeby stąd wyjść. Chcesz zabić Kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty Płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza Płonącej Róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża Wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla Wiedźminów. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu Wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, ale lśniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Niezły pomysł, chodźmy razem. Dzięki, ale muszę odmówić, pracuję sam. No nie wiem, no wydaje się w porządku. Dobra, niech mu będzie. Idziemy razem. Niezły pomysł. Chodźmy razem. Zatem prowadź, Wiedźminie. Prowadź, super. Wydaje mi się, że to ty znasz kanały, a nie ja. Tak, wiem, no.
super. Jakbym Geralt wyciągnął pochodnie zamiast miecza, to nie wiem. Dobra, wrzucamy się w sam środek i jedziemy. Czy nie jedziemy? No jedziemy. No, i pozabijamy. Zygryd wydaje się w porządku i też może fajnie mieć znajomych postawionych dość wysoko. Więc ja pomogę jemu, on pomoże mi i mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. No zbieraj, Geralt, co jest do pozbierania i idziemy. Nie ma co zwlekać, nieznana roślina. No dobrze, to o niej musimy się jeszcze później czegoś dowiedzieć. Scenacy, proszę bardzo. Chcę zrobić, no co mam zrobić? Wzmocnić sobie znaki, których muszę pamiętać używać, nie zapominam. No, nie, o to nie chodziło. To wyszło całkiem efektownie. Zbieramy, co jest do pozbierania. One mają, o, mózgi mają dodatkowy ten specjalny składnik. To nawet się przydadzą. Dobra, nie bardzo wiem, w którą stronę teraz. To powiedzmy, że najpierw do tej beczki w lewo. Pieniądze, bardzo dobrze. Sprawdźmy może mapę. Tu mamy leże Kuroliszka, no czyli zgodnie z zasadą idziemy tam, gdzie nie mamy iść. Żeby jak najwięcej zwiedzić, jak najwięcej znaleźć, jak najwięcej zarobić. Za sprzedaż rzeczy, które znajdziemy oczywiście. Bo za samą eksplorację niestety nie płacą, no szkoda. I cyk, zabity. Dobra. Zbieramy, co do pozbierania jest. No tych mózgów i... co to jest? Trupi jad chyba, nie? Dobrze pamiętam? Tak. Takiego jadu będę miał aż nadto, ale to dobrze. Chociaż dwa rodzaje składników, których mi nie braknie. I jeszcze... dobra, nieważne. Nie chce mi się teraz tak męczyć z tym. Dobra, tutaj co mamy? Ciało rycerza, no proszę bardzo. Trochę ciemno, ale to nic. Rycerz ma klucz. Podobizną lwiogłowego pająka. To ciekawe. I list rycerza Erika. List sobie przeczytamy. Czy nie? Nie, nie przeczytamy? Aha, muszę schować broń do końca i teraz przeczytamy. Dobra, to myślę przeczytam. Eriku, z torturowanych bluźnierców udało się wydobyć tylko główne informacje. Wiemy, że miejsce spotkań wyznawców lwiogłowego pająka znajduje się w jednym z lochów w kanałach. Niestety nie udało się nam ustalić dokładnej lokalizacji. Jeden z kultystów miał przy sobie klucz, który dołączam do listu. Stawiam orzechy przeciw diamentom, że klucz otwiera drzwi, za którymi znajduje się miejsce spotkań. Zejdź do kanałów i spróbuj zlokalizować wspomniany loch. Niech wieczny ogień oświetla ci drogę w ciemnościach. I jakieś dodatkowe... proszę bardzo, wejście do krypty kultystów. No ale to myślę, że nie teraz, bo teraz zabijemy Kuroliszka i stąd wyjdziemy, ale przy następnej wizycie w kanałach nie omieszkam tutaj przyjść. Dobra, no to te szczątki, no i idziemy zabić tego Kuroliszka. Może tak, zanim tam pójdę, naostrzę sobie mieczyk, żeby lepsze obrażenia zadawać, chociaż nie powinien sprawić jakichś większych problemów. No i jest. O, utopcy się z nim biją nawet, no to ciekawe. Ułatwiają nam trochę zadanie. Proszę się odsunąć. No, nie mogę nic, nikogo. Utopca, no z Kuroliszkiem by było za łatwo, jakbym mógł go przewrócić i po prostu zabić. No, czyżbym się przeliczył? Nie. Niepodobno. Dobra, ja mu coś robię? No niewiele, on mnie cały czas przewraca i zostaje co? Nie wiem, nie zdążyło zniknąć. Co on mi tu? Powalenie, no... bardzo bym nie chciał, jeśli mogę prosić. Dobra, jego trzeba szybkimi atakami. No zaraz mnie chyba zeżre, jak mi Zygryd za bardzo nie pomoże. O Jezus Maria, no co tu się dzieje? Czemu nie mogę potrafić? Teraz może ostateczny cios mój? Tak, super. No to była bardzo dziwna i nieprofesjonalna walka. Co to jest? Sefira. Sefira symbolizująca królestwo.
Dobra, udało się. Ledwo. Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się, ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. To dobrze. Dobrze, chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Dobrze, że płaci. A może mógłbym iść tam od razu? Ale nie. Czegoś nie wziąłem? Aha, to z tego utopca. No bardzo nieprzyjemnie wyglądała ta walka, bo nie mogłem mu nic zrobić. To za każdy jeden mój cios mnie po prostu powalał. Muszę sobie załatwić odporność na powalenie, chociaż teraz to już nie ma kompletnie żadnego sensu, bo już nie będę walczył z tym kuroliszkiem. Mądry Polak po szkodzie, ale trudno. Ważne, że nie umarłem głupio w tak prostej walce. Dobra, Siegfried, prowadź, bo dreptasz w tej swojej zbroi. Trach pomyśleć, co by było, jakbyś miał pełną płytową. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Cóż to za kroki? Znaleźliśmy siwego skurwiela. Szyb jak zwykle. Salamandra. Coś Geraltowi nie idzie walka tutaj za bardzo. Nie wiedzieć czemu. Dobrze, silnym? Silnym, dobra. Też walczę srebrnym mieczem, ale to nic. Coś się zagadamy? Zagadamy. Starzy znajomi? Mhm. Powiedzmy, zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z kuroliszkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. A no jest. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Siegfriedzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w Wyzimie. No dobra, no już znajomość z Siegfriedem przydaje. Dał nam parę cennych informacji. Dobra, to z kanału wszystko. Wychodzimy. Do tej kryjówki kultystów pójdę kiedy indziej. Może jak się trochę wyposażę, no przede wszystkim w miecz żelazny, stalowy, jakikolwiek. Ten nie na potwory. Ale wychodzimy właśnie inną drogą niż tą, którą się tu znaleźliśmy. Wyzima klasztorna. Tanie dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Piękne, ponure miasteczko. Nie zachęcające kompletnie do niczego. To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Siegfried. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. Detektyw Smutny Pies? Mogę to przeczytać, czy tam wejdę od razu, bo nie chciałbym. Szyld. Raymond Marlow, detektyw. Dobra, ale najpierw pójdziemy odzyskać swoje rzeczy. Tylko gdzie to było? Iść kudłacz, tam też muszę iść. Talar, loszek miejski, tu gdzieś w lewo. A, dobra, już pamiętam. Tutaj trzeba minąć ten budynek, nie wiem co to jest, kościół? Szpital Lebiody. Szpital. No tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara Wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny.
Dobra, co znowu? Kawałka nie mogę przejść, żeby mnie nikt nie zaczepiał? Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. Nie chcę wejść. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Dobra, spadaj. Bywaj. Nie mam zamiaru wchodzić, chcę tylko przejść obok. Oj. No, skrótem po prostu. Ten już się na mnie rzuca. Tablica ogłoszeń, ale to jak wyjdę. Jak wyjdę z lożku i jak odzyskam swoje rzeczy. Mam nadzieję, że będę mógł wszystko zebrać, bo trochę złomu znalazłem w kanałach i żeby się nie okazało, że coś będę musiał tutaj zostawić na pastwę strażników. No, dawaj co moje. No, udało ci się zabić Kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Dzięki. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę Kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No Wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Super. No, trochę tego jest. Weź wszystko. Pochodnia została, no to nawet nieźle. Ten miecz to mi proszę na plecy założyć. Dobra, mam jeszcze trochę miejsca. No i na pewno dużo rzeczy na sprzedaż, więc trzeba będzie jak najszybciej znaleźć jakiegoś kupca. I coś w dzienniku, co mamy? Bestia z kanałów. A, no tak. Wejść do Vincenta. I odebrać swoją nagrodę. I co, mam więcej kasy? No, 1900, no to już lepsze. 1942. Ciekawa data. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, Wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, Wiedźminie? No, chcę pieniądze. Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle. Oto 400 orenów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Nieźle. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko jeśli przyniesie dowody. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za Kuroliszka, który zaląkł się w kanałach. I drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach. A, tak, bo to jeszcze są bagna. No dobrze. Coś z tym trzeba zrobić. Ale z nim jeszcze było coś do pogadania. Dowiedziałem się, że dostarczyłeś dowody na zabicie trzech groźnych potworów. No. Zgadza się. Mam coś dla ciebie. Potraktuj to jako nagrodę specjalną. Weź ten kamień runiczny. Przyda ci się. O, proszę bardzo. Może za jakiś czas miasto ufunduje następne nagrody. No widzicie, opłaca się zabijać te potworki jednak. Jak idzie śledztwo w sprawie salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. Mówisz, że tak łatwo pójdzie? Dobra, to chyba wszystko. Nie wiem, czy z Jankiem jeszcze mam coś do pogadania, a zobaczymy. Cholernie mocny. Mocny? Nie twoja sprawa. Nie moja. Głupi ćpun. Dlaczego magister wyszedł na wolność? Ten z salamandry ma możnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie, Wiedźminie. Mam brać przykład ze Straży Miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Nie pozwalaj sobie. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie.
Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldich. Nie do namierzenia. I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Mhm. Masz katar? Co ty wiesz o życiu? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że Fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak, dokładnie tam, Siemko. Zabawne. Jak będziesz chciał kupić Fistech od Kolmana w Misiu Kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Mam kilka pytań, no nawet. Mam kilka pytań. Pytaj. Jakich? O, proszę bardzo. Ktoś mi ukradł. No ale zacznijmy. Salamandra musiała zaleść Foltestowi za skórę, skoro wyznaczył nagrodę za głowę magistra. To nie królewskie złoto, ale prywatna inicjatywa. Ciekawe. Płaci również za brosze zebrane z ciał bandytów. Kim jest tajemniczy dobroczyńca? Nie mogę powiedzieć. Ale pośrednik sponsora wieczorami przesiaduje w karczmie. Gość lubi se wypić. Sprawdzę to. Dobra, no oczywiście zbierają się miejsca i ludzie, których mamy odwiedzić. Mam kilka pytań. Pytaj. W rzeczach brakuje pewnej paczki. Wiedźminie, ty się ciesz, że za tę paczkę nie dostałeś drugiej odsiadki. Rekwirujemy paczuszkę i radzę nie poruszać tego tematu przy kapitanie. No, świetnie. Cholerni złodzieje. Dobra. Bywaj. No, czyli... I nie wykonam tego zadania. Muszę powiedzieć Kolmanowi o tym, co stało się z paczką. No właśnie, chociaż tyle. Gra w kości to nie. Kościany poker, pamięć ostrza. Udać się do Talara. Podejrzany Vincent. Co się dzieje w północy... O północy w magazynie w Lampsach. Dobra, Vivaldi. Iść do Vivaldiego. Poszukiwany. Miś Kudłacz, czyli tam już są dwie rzeczy. Właściwie trzy, bo to też jest w Lampsach. Tajemnica Berengara. To znowu Talar i wiedźmińskie tajemnice. Postanowiłem... Wiedzieć prywatnego detektywa. Dobra, no to pierwsze co, to stąd wyjdźmy. Najbliżej jest Talar właśnie, więc może by z nim pogadać. I jakoś po kolei tam potem sobie przez te piękne miasto iść. A, tu jeszcze jest tablica ogłoszeniowa, więc... Co my tu mamy? Zlecenie na wilki. Zlecenie na echinopsy, zlecenie na algule. Zlecenie na psy. Na psy? I zlecenie na topielce. Dobra. To zobaczmy, o co im tutaj chodzi. Zlecenie na wilki. Jean-Pierre skupuje wilcze skóry. Można go znaleźć na przystani na bagnach. Zapłaci za 10 sztuk. Okej. Okay. Do wywalenia. Zlecenie na echinopsy. Na śmiałka, który przyniesie 3 kłącze echinopsów, czeka sowita nagroda. Pytać ogrodnika przy szpitalu Lebiody w dzielnicy klasztornej. To nie jest wpis. A na wilki potrzebowałem wpis? Nie pamiętam. Chyba nie. Algule. Zapłacę śmiałkowi, który dostarczy mi szpik 3 alguli, koniecznie świeży alchemik Kalksztajn z dzielnicy klasztornej. Potrzebny wpis. Ale mam chyba o algulach. W sensie nie wpis, tylko... Znaczy nie czytałem, tylko wykupiłem sobie umiejętność, która chyba sprawia, że wiem co nieco. Zlecenie na psy. Za pomoc w tępieniu bezpańskich psów dobrze zapłacę. Jako dowód wykonanej pracy należy dostarczyć 6 garnków psiego sadła. No, to sobie chyba podarujemy. Nie mam zamiaru tego wykonywać. I zlecenie na topielce. Zakon płonącej róży nagrodzi odważnych tępicieli topielców. Na dowód pokonania bestii należy dostarczyć 10 języków topielca, które odbierze rycerz Zygfryd z Denesle. W siedzibie zakonu. Potrzebny wpis. No dobra, kilka ciekawych zleceń, jedno nieciekawe, no i co, i takiego pieska miałbym niby... Nie, no bez przesady. Dobra, to jeszcze tak, z ciekawości, czy mam wpis o tych, albo o części chociaż z tych bestii? Bargest... Nie, oczywiście, że nie. Czyli trzeba szukać książek. Czyli trzeba wydawać na nie pieniądze, czyli trzeba najpierw tych pieniędzy trochę mieć. No trochę mam, ale... Nie ukrywam, że chciałbym sobie lepszą zbroję kupić, bo ona chyba 5000 kosztuje. A, tu są drzwi do Talara. Dobra, jak tam z czasem?
No, jeszcze mamy trochę czasu. O ile dobrze pamiętam, o której zacząłem nagrywać. No i kawa się skończyła. To trzeba kończyć. Jest i talar. Śpi. Zapiszę, bo dawno nie zapisywałem. Chociaż talar mnie raczej nie zabije, ale na wypadek jakby gra się miała wykrzaczyć. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Tak, to będzie świetny dialog. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. Te informacje masz gratis. Za każdą następną policzę normalnie. A ty skąd? Skąd masz rzeczy? No to pytałem, tylko tam pewnie jest jeszcze jedna opcja, której nie wziąłem, no ale z jakiegoś powodu jej nie wziąłem, bo jej nie chciałem wziąć po prostu. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady. Słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma napięku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. No dobra, niech ci będzie. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Dobra, ale to jeszcze nie wszystko. Dawaj, nie ma spania. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Dużo rzeczy w misiu kudłaczu jest do załatwienia. Zajmujesz się też hazardem. No tak, z nim można grać w kości. Widzę, że można też pić i można też z nim pohandlować. Zobaczmy, co ma w ofercie. O, fajne, bardzo fajne rzeczy. Runa słońca. Runy są potrzebne do robienia srebrnych mieczy, a fragmenty meteorytu do robienia żelaznych, stalowych. Nigdy nie wiem. Tych na ludzi. No to tak, mam jeden do zrobienia. A nie, to jest kamień runiczny. To jest jeszcze coś innego. No to mam jeden fragment meteorytu, tu mogę dostać drugi. To jest niebieski, jakbym znalazł trzeci niebieski, to też bym coś fajnego mógł zrobić. I runa słońca, ale to jest drogie. 600 w sumie. Dobra, ale mogę mu sprzedać, widzę, pierścienie. To zawsze bardzo chętnie. Dwa pierścienie z bursztynem i ten sygnet wiecznego ognia też mi już nie jest kompletnie potrzebny, więc mogę mu sprzedać. To sobie zostawię, to zostawię. I co on tu jeszcze ma? Księga Wilgi, fragment skradzionych z Kermorem Wiedźmińskich Tajemnic. Zawiera recepty na mikstury. 400. Zastanowię się jeszcze. Kamień runiczny za 20, a ten za 60. Dobra, pohandlowane. Jak już tu jestem, to może od razu zagram z nim kości. Chyba, że nie będzie chciał ze mną grać, bo jestem za cienki. Tak też może być. No to jak? Ale spróbujmy. Zajmujesz się też hazardem? Jestem, kurwa, absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagramy?
Masz jaja, żeby ze mną zagrać? Sprawdź. Żebyś kurwa wiedział. Choćby teraz. No, czyli możemy. Dobra. To tak. Bywaj. Na razie bywaj. Robimy zapis, jakbym miał nie pójść. Elfem mi nie poszło, no to myślę, że Talar to mnie tutaj... No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Rozwali na łopatki, ale spróbujemy. Jedziemy. O kurde, jakie sumy. No ale, ale będę grał, aż nie wygram, nie? Standardowo pierwsza... O kurde, 3/6. No zapowiada się nieźle. Standardowo pierwsza partia nagrywana. Każde kolejne sobie darujemy. Ja mam 3, ale ma 2 pary. No i co jest lepsze? Nie mam bladego pojęcia, bo się na tym kompletnie nie znam. No jak widać, moje było lepsze. Tak myślałem, szczerze mówiąc. Dobra, dawaj następne 3/6. Nie, 2/5. Dobrze, ale nie najlepiej. On ma 2/6. Niedobrze. Ale spróbujmy. Pierwszą wygrałem, więc tą mogę przegrać. Pewnie jest jakaś super taktyka. O, 2 5, 2 2, całkiem nieźle. Pewnie jest jakaś super taktyka, żeby pierwszą wygrać, drugą przegrać i wygrać trzecią, żeby wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy. Tak jak właśnie zupełnie zamierzenie zrobiłem to w tym momencie. I teraz on mnie rozwalił tak jak ja go w poprzedniej. Dobrze, że te co wypadną się liczą, nie tak jak w Wiedźminie dwójce, że jak ci kości wypadły za stół, to już jest po ptakach. On też ma 2 pary i to silniejsze. Cholera. No nic, przerzucę to w nadziei, że mi chociaż 3 albo 2 wypadnie i nic mi to nie dało. No to przegrałem. No już nieważne co wyrzuci. Przegrałem 310. Dobra, no to... Tak jak mówiłem, krótkie cięcie i widzimy się jak... Diabli nadali. Jak w końcu z nim wygram. Okej, jestem z powrotem. Nie wiem, chyba za 7 razem mi się dopiero udało z nim wygrać, bo... Zawsze w ostatniej rundzie, jak był remis, to wyrzucał małego streeta i sobie mogłem rzucać kośćmi ile chciałem. Ale w końcu się udało, wygrałem z nim. Tylko pochłonęło mi to na tyle dużo czasu, że... Muszę kończyć już w tym momencie. Coś tam się podziało na szczęście w tym odcinku. W następnym zaczniemy rozwiązywać te wszystkie... sprawy, które mamy do rozwiązania, czyli pogadamy z resztą podejrzanych, pójdziemy do tego misia kudłacza, bo tam są chyba 3 albo 4 rzeczy do zrobienia. Ale to dopiero w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.